Dzisiaj z Przemem zabawimy się w dentystów. Siema, dzisiaj Leszek. Cześć, Przemek. Przemek po długim urlopie, 3 tygodnie. Pełny mocy. Pełny mocy. Siła jest. Chęci do pracy są? Chęci są. Bo już się nudziłeś, nie? No, strasznie. Co można robić w domu we wolne? Nudzić się. Nudzić się. Jeśli że można było coś robić, to jeszcze byś coś robił. A jak nie można robić, no to człowiek co może robić? Nudzić się. Nudzić się. Dobra, jedziemy dzisiaj do gryzarki asfaltu, chyba taka maszyna, nie wiem jak to się poprawnie nazywa. Niedaleko, bo gdzieś tam na Górecką. Mamy do wymiany 180 czy ileś zębów. Zostańcie z nami, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to się robi, z czym to się je. My nie mamy pojęcia, ale na pewno damy sobie radę. W razie czego podjedzie druga ekipa Krzychu, bo oni tam to robią na co dzień. My tylko chcemy wam pokazać, że nie tylko zajmujemy się oponami. Nie, Przema? Tak jest, ale na pewno nam się uda. Zawsze nam się uda. Dentystami też nie jesteśmy, ale dzisiaj zamienimy się w rolę dentystów. Tak. Tylko ząbki będą większe. Będą większe. To pamiętajcie, dajcie suba, łapkę, komentarz, zostańcie z nami i do zobaczenia na robocie. Dobra, zajechaliśmy na miejsce. To jest ta gryzarka do asfaltu. Ładnie się prezentuje, zobaczcie jaki ma wysięgnik. Jeszcze która końcówka? Ta duża. Czemu musi się ogarnąć, bo pierwszy dzień po 3 tygodniach urlopu. Zaraz znajdziemy tabliczkę i wam pokażemy, co będziemy robić. A, nie znajdziemy tabliczki, no mniejsza z tym. Wirtgen się nazywa, W100. I zobaczmy, z tego co wiemy, to mamy do wymiany te oto tu zęby na bębnie. Są duże? Są. I trzeba je prawdopodobnie wybić. Tu widzicie takie dziurki? Bo mamy pneumatyczny młotek udarowy i będziemy wybijać po kolei, a później będzie trzeba je wsadzić z powrotem. Zobaczymy jak ta robota pójdzie. To nam nie opadnie, bo jest na łańcuchach, więc niżej nie będzie. Czemu odpalił agregat, to ten młotek, co wam mówiłem, udarowy, fajna rzecz, więc dzisiaj z Przemem zabawimy się w dentystów. Popuka i wyjmuj. Pierwsza robota, Przemo już się przyciął. Zobaczcie, ma taką podkładkę z pustkami. Ona pewnie się tam klinuje. Trzyma obrotowa. Bardzo fajny system i to jest ten ząb. Nie potrzeba dużej siły. Powiedz Przemo, nie? Fajnie, zobacz. Fajna podkładka. Ona tam pewnie wpada w swoje miejsce. Kręci się. I zablokuje. Lejka trochę jak przy czujnikach ABS-u, nie? Tak. Ale nie widać, żeby te zęby były jakoś mega zjechane, nie? Nie wiem. Nie wiem jak wyglądają nowe. No właśnie, nie wiem jak nowe wyglądają. To proponuję iść zobaczyć jak wyglądają nowe. Teraz będziemy porównywać. I porównamy dla was nowego zęba i starego. Podejrzewam, że będzie tak samo jak u typowo u dentysty, czyli masz złego zęba, wychodzisz, masz nowego. Chodźmy po zęby. Zostańcie z nami, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda nowy ząb gryzarki asfaltu. Więc okazało się, że klient jeszcze zębów nie dowiózł. Krzychu jedzie bezpośrednio po niej, nam dowiezie. My się zajmiemy wybijaniem.
wybijemy wszystkie, a później pokażemy wam, jak wyglądają nowe, jak je będziemy wbijać. Gorzej jak je wybijemy, ich nie wbijemy, ale to... No myślę, że jak wybijemy, to musi wyjść. No, jak wyszło, to musi wejść, jak oczywiście. Więc to... zasada jest zawsze ta sama w naturze, jak wyszło, to musi wejść. Aha. Co chciałeś sobie wrzucić? Plandekę. No to plandeka jest tam, gdzie była, tam. To powinna być. Nie, no tam była cały czas. Trzy tygodnie cię nie było i już nie wiesz, co się dzieje. Tą plandekę nawet rozkładałem. Jak nacinałem opony, deszcz spadał, nie? No. To sobie zrobiłem taki daszek. No, powiem ci, że przydaje się. Musisz dobrze trafić dziurkę. Może tyle wyjdzie. Drugi za nami. Jeszcze zostało jakieś 300. 180. No niestety wydawało się, że będzie super, 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 super łatwo. Dwa, trzy zęby poszły ładnie, pięknie. Następne już trochę dłużej, ale spokojnie, ogarniemy. Borowanko maszyny. Skręcimy pobór powietrza. Jest dosyć duży na ten młotek pneumatyczny, nie wiem jaki, ale kompresor będzie na pewno trochę chodził. Myślę, że ogarniemy te, nie wiem, sto ileś zębów, później policzymy wszystkie dokładnie. Obstawiam, że w godzinę wybijemy wszystkie. Tylko musi wszystko ładnie iść pięknie. Mogę wam pokazać nawet, jak w takiej maszynie się siedzi. Muszę najpierw znaleźć schody. Nigdzie nie pojadę. Oczywiście daszek podnosi się do góry, żeby nie było. Kierownica. Wyświetlacz. Skrzynia, podejrzewam, że nie ma żadnych biegów, tylko tył, przód. Za szybko to nie jeździ. No ale jest. Małe, ale podejrzewam, że swoje też waży. Jeżeli ktoś z was jest operatorem takiej maszynki, możecie nam podpowiedzieć, czy fajnie się tym jeździ, czy ciężko. Czy kiedyś takie zęby robiliście, czy nie? Zaraz zobaczymy, jak tam Przemu naprawił. Ale zobacz, jak się... był nowy. Może byśmy go jeszcze naostrzyli. No dawaj, zobaczymy, jak teraz pójdzie. Coś załapał. To ma taki walec. Zobaczcie. I na tym się trzymają te nasze zęby. Zęby leżą. Stare. Z tego co słyszałem, to każą mi odkładać, bo ktoś je skupuje. Ale tego nie wiem. Przyjedzie Krzyło, to nam więcej powie na ten temat. Pamiętajcie, BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę. Czemu ma tak twardą skórę, że jemu żadne rękawiczki nie są potrzebne? Bo jak wiecie, już nie od dziś, my robimy bez rękawiczek. To też nasze ręce się przyzwyczaiły do tego, że mają ciężko. Przemysł szykuje drugi wybijak. Ja sobie tu coś podubię.
gniazda przepuchamy. Coś tam przypniemy, przesmarujemy lekko, nie? O. Tu ładnie wszystko weszło. Przemol spadł w prawo. Po 50 zębie mi powiedział, że idzie ci już dobrze. Pytanie, kto z was wie, widzowie, z czego są te końcówki? Na pewno muszą być boczne. No. Trzeba przyznać, że najbardziej stare. No, dajcie znać, z czego są te końcówki, czy to jest jakiś super metal. Właśnie Krzychu drugim busem dowiózł nas zęby. Mam zęby, zobaczcie. Tak są zapakowane. I tak wygląda nowy ząb. Czy nowy, nie wiem jak to nazwać. Trzymaj, Przemo, dla porównania. Jest różnica. Jest różnica, czubka jest zjechany, nie? Dokładnie. Z czego to jest, to dalej nie wiemy. Dobra, pokażę wam jak wygląda kupa starych zębów. Tak, wybiliśmy 90% zębów. Tak wygląda kupa. Wyżam, że jest to coś. Teraz Przemo. Zobaczcie jak ona się, ta blaszka tam rozchyla. Na stożku wchodzi. Tam od dala odstrzeliwuje, widzisz? Bardzo fajny patent. Bardzo fajny patent. Gniazda uprzednio wyczyścił wszystkie. Wchodzą, można powiedzieć, same. Mają takie tulejki, ładnie sobie chodzą. I sobie asfalcik, no. Powiedziałbym wam, z czego to jest, ale nawet nie jest napisane. Pamiętajcie, dajcie suba, łapkę, komentarz, czy wam się dzisiejsza robota podobała, podoba, czy dobrze to robimy, czy nie podoba, może partacy jesteśmy. Dobra, Przemo wszystkie założył, pokażemy wam parę takich rarytasików. W porównaniu do nowego. Jak ten jest zjechany, jak ten nowy wygląda. Zobaczcie tego, tego już w ogóle nie ma. I tu też taki dosyć zjechany pazur. Jak od czarownicy. Przemo wszystkie założył. Miejmy nadzieję, że wszystkie. Nie było ich 170 czy 180, tylko jakieś, ja wiem, bliżej setki jak dalej. Zobaczcie, jak to teraz ładnie wygląda. Wszystkie wymienione. Trzeba będzie asfalt zdzierać. Może dajcie znać, z jakiego materiału to jest, bo my nie mamy pojęcia, ale to musi być jakiś mega twardy stop. Nie? Mega, mega twardy stop. Jak ci się robiło tą robotę? Bardzo fajnie, przyjemnie. Coś nowego, nie? Coś nowego. Czegoś się nauczyłem. Straszne. Patrzcie, bo one są tak jak gdzieś, patrzcie. Same kluczowiaczki są zatapiane. Wydawało się ciężko. Zrobiliśmy sobie taki przyrząd. Trzeba będzie wybić. Też. Żeby nic nie uszkodzić. Nie pozbijać. Jak ładnie wchodziło, ładnie się dobijały. No, dosłownie z 3 poknięcia Przema, czyli to jest tak jak wasze 10, 20. I pasuje. I wchodziły. Robota przyjemna, pogoda pasuje, bo nie jest za ciepło. Nie pada. Nie pada. Chociaż tutaj mamy daszek. Tak. Fajna pierwsza robota po urlopie. Dokładnie. Więc my tu zostawiamy Krzycha z Kubą. Oni tam dubią jakieś coś innego, a my będziemy mogli cisnąć dalej. Jak widać, gumiarze nie tylko robią opony. Dalej, do zobaczyska. Chodźcie nasz kanał, subskrybujcie, oglądajcie. Pozwólcie nam się rozwijać. Na razie. Dobrze powiedziane. Na razie, my się zwijamy. Udanej wieczoru środowego i też tygodnia.